Dzień dobry dziewczyny, witam w nowym vlogu. Miałam głowę dzisiaj sobie rano umyć, ale stwierdziłam, że umyję sobie dzisiaj na noc. Zresztą słuchajcie, tak jak wam mówiłam, te loki to są na tyle fajne właśnie, że teraz są wyleżane, ale jak sobie je trochę ogarnę, porozwalam tutaj, no to nie będą tak tragicznie wyglądać. W każdym razie i tak sobie zepnę te kłaki, bo słuchajcie, w domu siedzę, nie ma co. Nie wiem jak u was, ale u nas jest zima. Narąbało śniegu tak wczoraj, że to jest po prostu masakra, słuchajcie. Okej, dobra, jakiegoś takiego sobie tu podepnę tylko koka. Beznadziejnie. Jezus, jak ja nie lubię mieć ulizanych włosów, dziewczyny, wiecie co? To jest naprawdę, ja uwielbiam mieć takie mega rozwalone włosy, dużo włosów. A przy... Nie lubię mieć ulizanych włosów, po prostu. No nie lubię, no co zrobię? Co zrobię, jak nie lubię? Także dobra, tak będę sobie na razie śmigać. Mamy godzinę, którą? 10. Ja dopiero sobie kawę nalałam, w zasadzie przed chwileczką zrobiłam, bo po prostu miałam totalny armagedon z rana w domu. I nie ukrywam, że troszeczkę, nie wiem, jakiś biometr niekorzystny czy coś, bo dziewczyny też takie nieznośne z rana były, teraz poszły do dziadków. Więc miałam chwilę spokoju, żeby sobie posprzątać, odkurzyć. Oko mnie tak swędzi. O Jezus. No, więc tak sobie pomyślałam, że przyjdę z taką poranną pielęgnacją, z kawką i trochę pogadamy. Bo słuchajcie, chciałam też jeden temat taki poruszyć. Taki dosyć poważny, powiedziałabym. Łyk kawy. Zdecydowanie za dużo dałam cukru. Nie przepadam za dużą ilością cukru. Dobra, biorę sobie pielęgnację i tak, co chciałam dziewczyny was się zapytać. Jakiś czas temu, w sumie to tak całkiem niedawno, bo parę dni temu, odezwała się do mnie dziewczyna, która ogląda mnie od jakiegoś czasu. I tak jakoś między nami nawiązała się taka dosyć prywatna, osobista rozmowa. I przychodzę... tutaj z prośbą właśnie też, z zapytaniem się, bo ona będzie oglądać ten filmik na pewno i tutaj dla niej można by było jakieś odpowiedzi po prostu pisać. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że jest to młoda dziewczyna, mama dwójki dzieci. Okej, ktoś mi idzie już. I sprawa właśnie wygląda w ten oto sposób, że jest to mama dwójki dzieci, dwóch takich małych dziewczynek, jedna młodsza, druga troszkę starsza. Nie pracuje, jedną starszą córkę sąd odebrał jej i przekazał tacie. To tak powiem, o nie wiem, coś ciemno tu, ale to nie chodzi o to, żeby mnie pokazywać. Sąd odebrał dziewczynkę starszą i jest dziewczynka z tatą. Sprawa wyglądała po prostu tak, że sąd stwierdził, że nie miała mama warunków po prostu na to, żeby dziewczynka z nią została. Nie chcę też tutaj się tak wdawać w szczegóły, tylko chcę wam tak nadmienić, jak sytuacja wygląda właśnie i co dziewczyna może zrobić. Sprawa wygląda w tym momencie tak, że ta dziewczyna mieszka w małym takim mieszkanku bez łazienki na dobrą sprawę w domu z babcią. Ze starszą kobietą, też schorowaną kobietą. Ona nie płaci. Jedyne jakąś pomoc, co ma tam z opieki, to wiadomo, że jest 500 plus, plus jakiś tam zasiłek w kwocie około 200 zł chyba. Oczywiście musi płacić wszystkie rachunki i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie stara się też o nowe mieszkanie w gminie, ale myślę, że wiecie, zdajecie sobie gdzieś tam sprawę z tego, jak wygląda pomoc po prostu gdzieś w gminie, że to się ciągnie po prostu, bardzo długo wszystko trwa. Kolejna sprawa to jest taka, że ta dziewczyna właśnie walczyć chce o tą swoją córkę starszą, żeby zamieszkała z nią, tylko wiadomo, że podejrzewam, że musi po prostu zmienić, poprawić warunki życiowe.
czyli mieszkanie. I moje pytanie, a w zasadzie to jej pytanie, chciała po prostu gdzieś tam się mnie doradzić, zapytać, żebym może ja gdzieś jakiś temat gdzieś poruszyła. Pytanie brzmi takie, gdzie taka dziewczyna w takiej sytuacji, gdzie ma dwójkę dzieci, jedno sąd jej zabrał, drugie zostało z nią, to młodsze, mieszka w domu ze schorowaną babcią, bez łazienki, bez niczego, nie może podjąć pracy z tego względu, że ma zasiłek. Gdzie można udać się po pomoc? Gdzie może udać się po pomoc, aby nawet między innymi właśnie poprawić warunki życiowe, dostać nowe mieszkanie, jakie papiery, gdzie uderzać, gdzie pytać. Także mam nadzieję, że jest tu ktoś, kto może się gdzieś orientuje w tym temacie, albo ma kogoś, kto się orientuje w tym temacie i mógłby jakieś tutaj swoje propozycje właśnie pod tym filmikiem napisać dla niej, żeby mogła sobie poczytać. Ja ze swojej strony gdzieś tam ją już tak naprawdę wsparłam duchowo, bo tyle mogę, bo no nie mogę nic więcej zrobić. Też obiecałam się zapytać kogoś u mnie w rodzinie bliskiego, jak wygląda pomoc właśnie z opieki społecznej, co może zrobić, także na pewno będę z nią jeszcze pisać. A jeżeli Wy jesteście w stanie w jakiś sposób coś doradzić, pomóc, to bym była wdzięczna, też w jej imieniu podziękowała, żebyście coś po prostu tutaj napisały, jeżeli rozeznajecie się w temacie właśnie, jak między innymi wygląda sytuacja starania się o nowe mieszkanie, skoro jestem mamą niepracującą, samotnie wychowującą dziecko, mieszkającą z babcią. No i na dobrą sprawę te warunki są takie, powiedziałabym, no dzisiaj totalnie, jakby to powiedzieć, no nie powinno tak być już po prostu. W dzisiejszych czasach nie powinno być tak, żeby kobieta z dzieckiem mieszkała w takich, a nie innych warunkach, bez łazienki i tak dalej. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że no niestety jeszcze dzisiaj takie rzeczy się zdarzają. Także takim słowem na samym początku tego vloga chciałabym, żebyście, jeżeli rozeznajecie się w temacie właśnie, żebyście coś doradzili i tak dalej. No, także to by było to. Póki co napiję się kawę. Odstresuję się troszeczkę, tak jak mówię, bo dzisiaj po prostu od rana myślałam, że mnie szlag jasny trafi. No sorry, ej dziewczyny, kurde. Siedzimy w domu, jest ta kwarantanna, gdzieś tam podświadomie, wiadomo, można gdzieś tam wyjść do ogrodu, jeżeli taki mamy i tak dalej, ale gdzieś tam w pewnym momencie najprawdopodobniej wszystko się gdzieś tam, wiecie, skumuluje i tak dalej i człowiek po prostu któregoś razu jakiś taki wstaje, nie wiem, podbudzowany i tak dalej i dzisiaj ja tak miałam. Jeszcze mi dziewczyny ciśnienie podniosły, ale już jest dobrze. Muszę po prostu się troszeczkę uspokoić i wyciszyć. Także ja na razie uciekam. Widzimy się później. Ogarnę się, zrobię sobie jakiś delikatny makijaż, bo chcę dzisiaj nagrać jeszcze jeden filmik. Mam w zanadrzu nagrane dwa takie filmiki, top 5, o których Wam mówiłam na Instagramie. Dzisiaj je zmontuję i w jakimś tam przedziale czasowym zapewne gdzieś je dodam, bo nie dodam ich tak od razu. Dobra, także ja idę na razie się wyciszyć, zaraz przyjdę do Was. Ja się właśnie zabrałam za kurczaka, robię dzisiaj w piekarniku drumsticki z kurczaka, przyprawione, piekę. Później jak one mi zaczną dochodzić do siebie, wkroję tutaj jeszcze trochę papryki, bo mam tutaj taką, o, tu Tosia odgryzła ostatnio, paprykę wkroję do tego i będzie na obiadek i albo z ziemniakami, albo z frytkami, jeszcze zobaczę, także wrzucam to do piekarnika. A ja właśnie odpaliłam piekarnik, postawiłam te kurczaki, zrobiłam dzisiaj live'a makijażowego, takiego totalnie na spontanie, jak ja to zwykle robię. Miał być mega dzienny look, a wyszło mocno imprezowo. Powiedziałabym, że nawet dramatycznie, bo patrzcie, jak mi przepięknie tutaj się mieni cień na powiece. Także no, zaszalałam dzisiaj z makijażem, nie ma, że nie. Ale wiecie, co Wam chciałam? Przyszłam tutaj jeszcze na chwileczkę, tak, bo chcę Wam powiedzieć,
jak nie wiecie, bo po tym moim filmiku, kiedy jakiś czas temu wrzucałam filmik z brafiterią, gdzie byłam Wam pokazać właśnie, co tam między innymi znajdziecie, byłam u dziewczyn właśnie w salonie, to też dostałam sporo pytań, czy dziewczyny sprzedają online, czy można kupić coś online. Wiem, że jakieś tam dziewczyny później dopisały do Angeliki, do brafiterii i dobrałyście biustonosz właśnie przez Instagrama, ale teraz oficjalnie można powiedzieć, że dziewczyny otworzyły sprzedaż na Allegro między innymi. Brafiteria sklep, czy sklep Brafiteria. Linka Wam zostawię na dole. Też możecie zamawiać przez Instagram. Dziewczyny Wam coś tam doradzą, pokażą wybrane modele, także dziewczyny, teraz myślę, że jest fajna opcja, bo jeszcze jest do piątku minus 10% właśnie na asortyment w Brafiterii, także śpieszę tutaj też Wam powiedzieć, że coś takiego jest. Ja, jak skończy się ta cała epidemia, cała ta kwarantanna, muszę się wybrać właśnie do dziewczyn, bo chcę sobie kupić majtki, jakieś takie fajne majtki właśnie z wysokim stanem, bo ja ostatnimi czasy tylko takie lubię, które zachodzą na brzuch. Można by było rzec hartery. Mam kilka par takich bawełnianych, słuchajcie, takich konkretnych harterów, mega zabunkrowanych, ale w takich się najlepiej czuję. I jeszcze chcę sobie kupić bardotkę, taką ładną, coś najlepiej, żeby było gładkiego, żebym mogła później bez latem właśnie bluzki bez ramion, tutaj wiecie, z odkrytymi ramionami, żeby ładnie mi ten stanik się trzymał. Także muszę na pewno się tam do nich wybrać, jak się skończy to wszystko. Także dobra, uciekam. Chciałam Wam tylko po prostu o tym powiedzieć. O, może zapalę. Chciałam Wam właśnie tylko o tym powiedzieć, bo mi się właśnie przypomniało, bo wczoraj też to na Instagrama włączałam, wrzucałam, idę robić obiad. Wzięłam sobie, dziewczyny, znowu te tabletki Mers Special. Powiem Wam szczerze, że farbowałam włosy jakieś półtora tygodnia temu, a zauważyłam już, że mam chyba pół centymetrowy odrost. Także dziewczyny, kupujcie, łykajcie. Wiem, że kilka z Was z mojego polecenia kupiło te tabletki i już trochę dziewczyn do mnie pisze, że są zadowolone i widać efekty, ale też dużo dziewczyn dopiero co kupiło. Także piszcie, jak kupicie, będziecie używać, co sądzicie. Ja uciekam robić obiad. Nie ma co siedzieć na dupie w domu. To znaczy, nie ma siedzieć tutaj na dupie przy toaletce. To chciałam powiedzieć. Uciekam. Odezwę się do Was później. A dzisiaj chcę jeszcze nagrać filmik z Mixit. O tak. Dzień dobry, z rana, wtorek mamy, wczoraj już nic nie nagrywałam, tylko dosłownie wczoraj tak do południa się odezwałam i jeszcze później chyba coś nagrałam i tyle. Właśnie umyłam sobie wczoraj głowę i dzisiaj chyba sobie jeszcze zakręcę te włosy, ale nie wiem, podobają mi się nawet, takie fajne są, delikatne. Zrobiłam sobie bułeczkę, będę jadła śniadanko, piła kawę, no i zaczynamy nowy dzień. Jest pięknie, słonecznie, ale słuchajcie, mrozy są. Jest u nas teraz minus 3 stopnie, także zimno. Ja oczywiście drugi dzień w tej samej koszulce, ale słuchajcie, ja jestem w domu, siedzę po domowemu typowo. Nie wiem, czy dzisiaj będę gdzieś jechać. Pokończył mi się płyn do podłogi, płyn do naczyń. I chyba napiszę po prostu mężowi, żeby kupił. A w czwartek, czekajcie, mówiłam na live wczoraj mówiłam właśnie, że myślałam, żeby w czwartek wybrać się na lumpeksy. To znaczy do jednego tylko lumpeksu. Tak, chciałam, czułam taką potrzebę po prostu, żeby się zabunkrować, wiecie, maseczka, jednorazowe rękawiczki i iść do takiego jednego tylko lumpeksu, ale te dyskonty wszystkie są pozamykane do odwołania, więc no trudno. No, mówi się trudno, trzeba żyć dalej. Dobra, kochane, uciekam, jem śniadanie, piję kawę, zrobię sobie pielęgnację twarzy i odezwę się najwyżej do Was później. Może na jakiś spacer później pójdziemy, o, chyba tak. Także miłego dnia. A i jeszcze muszę za chwilę po śniadaniu, na spokojnie, jak dziadki się zajmą Antosią, to zrobić z Leną lekcję, bo tych lekcji się nazbierało trochę. No, także tak to u nas wygląda. Dajcie znać, czy jak u Was wyglądają te lekcje w domu, to zdalne nauczanie, bo ciężko to widzę, naprawdę. Mija, wiecie, tak zmobilizować dziecko w domu do nauki, takiej typowo nauki, to jest po prostu ciężko. Dobra, nie przedłużam, zabieram się za śniadanie. Dolałam sobie troszeczkę kawy i muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę w szoku, jakie mam już długie włosy, jak te włosy szybko rosną.
Ach, bardzo się cieszę. Właśnie dostałam wiadomość, że przesyłka dzisiaj kurierska zostanie mi doręczona, czyli dotarły, dotrą do mnie ta paletka z Tune Cosmetics, którą sobie zamówiłam, oraz bronzer i rozświetlacz. Tak, chucham na lusterko i trochę je przecieram wacikiem, dlatego że Antosia bardzo lubi je palcować i ono po prostu wygląda masakrycznie. Słuchajcie, tak, prosicie mnie często, żebym dodawała vlogi teraz, żeby było co oglądać, ale słuchajcie, umówmy się. Ile można oglądać takich... Czekajcie. Ile można oglądać takich vlogów, gdzie siedzę tutaj w domu i praktycznie nic nie robię? Bo słuchajcie, no nie ma za bardzo co za specjalnie pokazywać, z tego względu, że wiecie, to co miałam posprzątać, gdzieś tam posprzątałam. Siedzenie takie w domu, jak zresztą wiecie, wszyscy siedzimy, nie jest jakieś mega ambitne i wybitne, żeby, wiecie, siedzieć i nagrywać tylko jakieś monologi. Także też myślałam właśnie, żeby nagrać dzisiaj albo jutro ten filmik, co mi makijaż robi Lenka. Może jakieś Q&A byście chciały, dziewczyny, to jak macie jakieś pytania, to możecie do mnie tutaj napisać teraz pod tym vlogiem. A ja też nawet dodam zdjęcie na Messenger, na Messengerze, na Instagramie dodam zdjęcie i tam może coś poruszymy, żeby było co po prostu nagrywać. Bo tak to jak mówię, no takie vlogi domowe, w których naprawdę nic się nie dzieje, to ja nie wiem, czy ktokolwiek by chciał oglądać. Dobra, nakładam sobie tą piankę. Jeszcze ją mam, jeszcze mi się nie skończyła. To jest ta, która mi się wykańcza, a ta druga leży na spodzie, więc nie mieszam teraz, tylko używam po kolei po prostu. I powiem Wam, że jest spoko. Nie wiem, jak to u nas będzie z komuniami, muszę Wam powiedzieć, bo póki co to na razie jest cisza, nikt nic nie mówi, także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja sobie teraz może muszę wysłać dwa maile, słuchajcie, także bardzo takie luźne, luźne, monotonne te vlogi, także czekajcie, bo jak przyjdzie mi dzisiaj kurier, to Wam pokażę te kosmetyki, które kupiłam i chyba tyle. No, a to mówiłam o tych dyskontach, tak. Dobra, na razie uciekam. Chyba przyszła mi moja paleta. W takiej kopercie było zapakowane, o. Nie ukrywam, że spodziewałam się jakiegoś ładnego pudełeczka, ale okej, dobra. Paragon. Tutaj mamy, o jakie to małe. Ej, ale ja jeszcze tu zamawiałam, jedną, trzy rzeczy zamawiałam. Czekajcie, bo tutaj jest coś, tu chyba jeszcze jest, okej, mamy tu wkład, dobra. Oki, no więc zamówienie moje, tu mamy jakieś ulotki, Tune Cosmetics, to kolekcja czterech luksusowych pudrów brązujących w odcieniach skórzanego brązu, dobra, zobaczymy, dzisiaj będę robić test, a co, dobra, to sobie to poczytam, później tutaj mamy ulotkę a propos tej palety, którą współtworzył Daniel Sobieśniewski. O, to paleta najwyższej jakości cieni do powiek z limitowanej edycji. Cienie są wegańskie, produkowane w Polsce, nie testowane na zwierzętach. Powiem Wam, że ja tą paletę kupiłam, było teraz wyprzedaż była. Ja ją kupiłam za 70 zł bez jednego grosza, a ona normalnie kosztowała około 200 zł. Więc super, tutaj mamy ulotkę, kolejną wizytówkę i same kosmetyki wyglądają tak. Słuchajcie, to mi się podoba. Tu jest bronzer, który przychodzi w zapakowany w takim woreczku. No okej. Okay. Czekajcie, otworzymy. No niestety jedną ręką nie dałam rady. Bardzo ładny odcień. Z tego co widzę, to on jest delikatnie rozświetlający. Ma takie minimalne drobinki rozświetlające, ale bardzo, bardzo ładny, naturalny odcień. Nie pachnie nic. Plastikowe, najzwyczajniejsze w świecie opakowanie. I jeśli chodzi o kosmetyki, to jest marka polska. Dziewczyna ją jakaś otworzyła, stworzyła. To ja sobie dokładnie poczytam na internecie i jak będę robić filmik z tym, to dokładniej powiem.
Muszę po prostu poczytać, ale to co widzę, to tam po opakowaniu mi się już nie podoba, bo to jest taki bardzo tani, zwykły, najzwyklejszy plastik, a to tutaj to zaraz się będzie ścierać, bo to jest takie jakby naklejka taka, no to będzie się ścierać na bank. Tutaj mam rozświetlacz Sparkling Cheek, zobaczymy wkład, ale to nic, podoba mi się, zobaczymy jak będzie wyglądała no na twarzy. Zrobię sobie dziś nią makijaż. A co? Dobra. No, ale to mnie najbardziej ciekawi. Paletka. I paleta wygląda tak. Aha, dobra, bo ona jest jeszcze tutaj w tekturce. Śliczny, piękny kolor, taki typowo letni. Tune. Daniel Sobieśniewski. Tekturkowe opakowanie. Takie powiedziałabym trochę wygięte, patrzcie, tak wygięło się to, no, wygięło się, zwracać na to trzeba uwagę, bo ta paleta kosztuje, ojej, ta paleta kosztuje, słuchajcie, no, po normalnej cenie chodziła około 200 zł i to, co mi się już nie podoba, że ona nie ma tu żadnej folii ochronnej. I tak szczerze powiedziawszy, chyba popatrzę, bo nawet nie przyglądałam się, słuchajcie, popatrzę na internetach, czy w ogóle tutaj taka folia była, bo przez to, że nie ma tutaj folii, widzę, że się cienie osypały i patrzcie, jak to się ubrudziło. Na to zwraca się niestety uwagę za takie pieniądze. Okej, no nie ma lusterka, szkoda, w każdym razie za tą cenę ta paleta powinna mieć osłonkę. Ale nie zmienia to faktu, że kolory są bajeczne. I nie mogę się doczekać, aż jej użyję. No, dobra. Także tyle. No, troszkę taka, no słabo. Słabo. Za te pieniądze, co normalnie ta paleta kosztuje, powinna mieć ochronę. Mogę się czepiać, może się tak komuś wydawać, no ale słuchajcie, około 200 zł ta paleta kosztuje normalnie. No, a tu wygląda jak taka chińska. Niestety. Mam nadzieję, że się obroni kolorami, bo kolory są piękne. Wiecie co, dziewczyny, muszę Wam już coś tutaj powiedzieć a propos właśnie tych kosmetyków Tune Cosmetics. Wykluczając właśnie to, że paleta za 150 zł, 160 zł ona normalnie kosztuje. No dobra, ja za nią zapłaciłam mniej, nie ma tej folii ochronnej, to no za tą cenę to jednak tak nie powinno być, uważam. I tak z ciekawości zobaczyłam sobie, po ile teraz normalnie chodził ten bronzer i ten rozświetlacz. I tak patrząc na to, jakbym gdzieś zobaczyła w sklepie ten bronzer, gdzie leży właśnie na jakiejś półce, słuchajcie, chyba bym go nie kupiła, bo wiecie o co mi chodzi? Chodzi mi o takie coś, że często, gęsto, jak na przykład jesteście w Chińczyku, widzicie pełno tych takich kosmetyków i one mają zazwyczaj takie tańsze kosmetyki, takie najzwyklejsze w świecie, puste, plastikowe, zwykłe opakowania. I tak mi się skojarzyło, że gdybym ten bronzer zobaczyła gdzieś w sklepie na półce, chyba bym po niego nie sięgnęła, a nie bym go nie kupiła z tego względu, że mnie w ogóle nie przyciągnął wizualnie, jeżeli chodzi o design po prostu. I tak, ja go kupiłam za 25 zł. On normalnie kosztuje 75 zł. Umówmy się, że za 75 zł takiego czegoś bym nie kupiła. Może się faktycznie obroni zawartością, tak jak mówię, może się obroni zawartością, bo na razie to tak typowo nawet mówię, że ja jeszcze go nie używałam. Nie używałam tych kosmetyków i nawet nie robiłam swatchy. Nie, robiłam tutaj swatcha i tutaj. To jest bardzo perłowe. Bardzo perłowe, a ten tutaj jest taki mocno satynowy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Na palcu to w ogóle wygląda jak satyna. Niekoniecznie mi się to podoba. Zobaczymy, jak to będzie. I z tego, co widzę tutaj palcem rozcierając, to jak zmywam tą taką pierwszą warstwę, to jest jeszcze bardziej satynowe. Nie wiem, niekoniecznie mi się ten kolor bronzera podoba. Dlatego mówię, że za 75 zł nie. Ale cieszę się, że jest wyprzedaż i miałam możliwość po tańszej cenie właśnie tego wypróbować. Także słyszycie teraz Antosię, to w tle strasznie szaleje. Na pewno będę chciała, słuchajcie, zrobić makijaż tymi kosmetykami i zobaczymy, czy faktycznie są warte takich pieniędzy. Ja wiem, że wszystkie firmy, które nowo powstają, polska marka, wegańska, nietestowana na zwierzętach,
No, może trochę kosztować, ale uważam, że za 75 zł to ten bronzer chyba mógł być ładnie zapakowany. Także dobra. Tyle takiego pierwszego wrażenia, ale mówię, może, mogę się mylić i mogę po prostu zwrócić honor, bo zawartość okaże się bombastyczna. Także nie zrażam się. Póki co uciekam do Antosi, może przyszykuję powoli jakiś obiad, chyba zrobię dzisiaj na szybko tak fileta z kurczaka grillowanego z ziemniakami i tyle. Bo mi się na dobrą sprawę, słuchajcie, nie chcę gotować, ani mi się nie chce jeść. Także tylko dla rodzinki coś. No, na waciku ten bronzer wygląda tak, patrzcie. Bardzo taki, faktycznie bardzo neutralny kolor, może wydawać się chłodny dosyć i może dawać wrażenie ubrudzonej skóry. Przy chłodnych bronzerach to jest bardzo często, bardzo często. Także dobra, zobaczymy. Uciekam, odezwę się do Was jeszcze później, już tak tylko typowo, żeby zakończyć. Będę już kończyć dzisiaj tego vloga. Może nie tutaj z tym obrazkiem, bo pewnie Wam się jeszcze z drugiej strony pokażę, tylko wytrę telefon, bo mi kamerka ubrudziła się. Właśnie niedawno odebrałam przesyłkę, kolejne moje to zamówienie ze strony Capri, czyli te stroje kąpielowe, które ostatnio pokazywałam. Tym razem zdecydowałam się, dziewczyny, wybrać sobie stroje dwuczęściowe, natomiast wszystkie mają takie wysokie majtki, co mi się bardzo podoba. I wzięłam, jeśli chodzi o stroje dwuczęściowe, rozmiar L. Wszystkie stroje będę Wam pokazywać właśnie w nowym filmie, który się pojawi, czyli typowo ze strojami. I sprawa z tymi strojami dwuczęściowymi wyglądała w ten sposób, że brałam L-ki z tego względu, że wolałam, żeby nawet góra była luźniejsza, niż żeby dół mi się po prostu wrzynał, bo ja jednak naprawdę górę noszę S-kę, a dół ML, bo mam tak szerokie biodra. Więc o, taki rzut szybki, co tutaj będzie. Ten jest przepiękny. Majtki w ogóle mają całkiem inny kolor. Ten też jest ładny, bardzo ładnie. Ten i ten podkreśla opaleniznę. Także jak jesteście ciekawe, jakie stroje tym razem wybrałam i jak one wyglądają, to musicie poczekać na kolejny filmik. Także kolejne stroje do kolekcji. A tak w ogóle to, jak widzicie, jestem totalnie cały czas nieogarnięta, bez makijażu. Dzisiaj sobie zakręcę włosy znowuż na te loki. Zrobiłam obiad, jesteśmy po obiedzie. Dzisiaj mam taki dzień, że zachowuję się jak duch. Zaczynam się szwendać od kuchni do pokoju, do łazienki i nie wiem sama, co ze sobą zrobić. Tak po prostu gdzieś, no ciężko. Natomiast no ciężko, słuchajcie, no przy dwójce dzieci jest co robić, cały czas jesteś do roboty. Staram się też Antosi zorganizować jakoś zajęcia, żeby po prostu nie było takiej nudy, tym bardziej, że teraz jest taki mróz, że no nie wychodzimy nawet do ogrodu. Lena tam czasami gdzieś wyskoczy, ale z Antosią raczej siedzę w domu. Także plan na dzisiaj to jest jeszcze taki, że zrobię chlebek bananowy i zrobię sałatę. Mam smaka na taką sałatę wiosenną, czyli mieszanki sałat, pomidorki koktajlowe, jajko, ogórek i trochę grillowanego kurczaka, który w sumie został mi z obiadu, także zrobię sobie. To już nawet nie będę Wam dzisiaj tutaj tego pokazywać, dlatego że no, ten vlog i tak już trochę trwa, trochę mi się, wiecie, poudawało zmontować, ponagrywać tych wszystkich gdzieś tam urywków. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was, bo tak jak mówię, vlog bardzo domowy i chyba nic specjalnego się tutaj nie działo. No powiem Wam, że jestem ciekawa tej palety, którą sobie zamówiłam, bo po moich postach na Instagramie, na Instastory, kilka z Was już do mnie w odpowiedzi pisało, że paleta Was nie powala. Dzięki temu, że kupiłam ją dużo taniej niż normalnie ona chodzi, no to nie jest mi jeszcze aż tak szkoda, ale nie wiem, bo nawet mówię, nawet jej jeszcze nie macałam i nie próbowałam, więc zobaczymy. Ja zakręcę sobie włosy, a co, mogę ładnie wyglądać, długie mam te włosy, już powiem Wam, dziewczyny, że bardzo się cieszę. No to dobra, to będzie na tyle, uciekam, życzę Wam udanego tygodnia. Teraz przed chwileczką opublikowałam nowy filmik, mocno reklamowy. Jakby ktoś był ciekawy, to zachęcam. Dobra, to trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych filmikach. A i jak macie jakieś pytania a propos właśnie Q&A, to piszcie. Coś tam ponagrywamy, albo jakieś propozycje filmików macie, to piszcie. Coś trzeba działać. Trzymajcie się, pa.